wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor. Organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. W Białymstoku przy ulicy Zaściańskiej 84 uroczyście otwarto Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Placówkę prowadzi Fundacja Oswoić Świat. Fundacja powstała od niedawna. Data rejestracji Fundacji Oswoić Świat to jest 12 czerwca 2012 roku. W tej chwili celem głównym i nadrzędnym Fundacji jest po prostu niesienie pomocy osobom, dorosłym osobom z autyzmem, ale również innymi niepełnosprawnościami. W chwili obecnej prowadzimy dwie placówki. Ta, której uroczyście dzisiaj będziemy dokonywali otwarcia w obecności władz miasta, czyli Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem oraz punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych Oswoić Świat. Funkcjonowanie ośrodka ma szczególne znaczenie dla rodzin dzieci, które skończyły szkołę średnią i nie podlegają już całodziennej opiece. Potrzebę tę dostrzegły władze miasta, które od początku wspierały inicjatywę fundacji. Rzeczywiście w systemie opieki nad takimi osobami przewiduje się pewne inicjatywy, które kończą się wraz z systemem edukacji. Czyli zazwyczaj jest tak, że kończy się szkoła średnia i kończą się formy wspierania rodziców dotyczące opieki oczywiście nad dziećmi. Więc fundacja poszła krok naprzód, próbując stworzyć projekt, który pozwoliłby również rodzicom na stworzenie właśnie miejsca, w którym docelowo mogłyby się znaleźć dzieci cierpiące na chorobę autystyczną, a właściwie już nawet dorośli ludzie, a zatem nie tylko dzieci, ale dzieci wkraczające w dorosłe życie, nad którymi obecnie jak gdyby nie ma żadnej formy opieki. Dzieci te zazwyczaj mają doskonałą kondycję zdrowotną, a zatem jako osoby są sprawne fizycznie, natomiast niestety różnego rodzaju niedomagania natury psychicznej sprawiają, że każdy dzień opieki nad takim dzieckiem jest dniem niezwykle trudnym. Wiadomo, że żyjemy w czasach, gdy rodzice muszą jednak podejmować pracę. Ta praca jest szczególnie ważna w momencie, kiedy trzeba pozyskać środki finansowe na różnego rodzaju rehabilitację, terapię i formy aktywności jednak dla dzieci, by próbować je wyciszać, próbować aktywizować, podejmować różne działania. Więc rzeczywiście uznaliśmy, że inicjatywa jest niezwykle cenna i że warto przyjrzeć się temu projektowi bliżej. W związku z czym pojawiła się decyzja o zaangażowaniu także miasta i środków publicznych oczywiście w funkcjonowanie takiego ośrodka. W zasadzie tutaj nie ma podziału na urzędników, organizacje pozarządowe, władze. Tak? No my wszyscy działamy w jednym kierunku. Tak? Są ludzie, którym trzeba pomóc. Są ludzie chorzy, ale trzeba pamiętać też o ich rodzinach, tak? O odciążeniu tych rodzin. O tym, że w momencie, kiedy jest osoba z tym rodzajem szczególnie niepełnosprawności, to choruje cała rodzina. I dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby w jakiś sposób ulżyć. Praca z każdą osobą w ośrodku jest pracą indywidualną, wymaga specjalnego podejścia, specjalnego systemu komunikacji i jest niezwykle ważna w codziennym funkcjonowaniu podopiecznych. W naszej placówce każde dziecko dorosłe, bo to są dorosłe osoby, ale ich poziom funkcjonowania jest na tyle niski, że my no niestety mówimy o nich dzieci, ma swoje miejsce i miejsce każdej takiej osoby jest dostosowane do jej osobistych preferencji. Posługujemy się, ponieważ większość osób jest niemówiących, piktogramami, które pozwalają nam komunikować się z tymi osobami. Im i te osoby też za pomocą tego systemu mogą jakby komunikować nam swoje potrzeby. W przypadku autyzmu jest bardzo ważne ciągłe podtrzymywanie nabytych umiejętności, ponieważ choroba sama w sobie zawiera element wycofania się, element ograniczania swojej aktywności, więc jeżeli nie pobudzamy, bardzo szybko osiągamy stan jakiejś ciągłej stagnacji, a jednocześnie osoba dotknięta tą chorobą jest z tego powodu niezadowolona. Często to objawia się agresją, autoagresją, niszczeniem przedmiotów i różnymi destrukcyjnymi działaniami, które są oczywiście bardzo niepożądane. Więc dlatego powstał ten ośrodek, aby te osoby mogły
sposób taki bardzo jakiś przyjęty społecznie funkcjonować, uczyć się, spotykać się w gronie swoich rówieśników, bo siłą rzeczy by przebywały w domu, ich kontakt byłby bardzo ograniczony. W tej chwili w ośrodku przebywa 12 podopiecznych Fundacji Oswoić Świat. Od nowego roku planowane jest przyjęcie jeszcze jednej osoby. Liczba ta będzie się zwiększać, ale biorąc pod uwagę potrzeby osób autystycznych, już dzisiaj wiadomo, że w przyszłości ośrodek może okazać się za mały. Trzeci sektor zaprasza. W Białymstoku działa 16 placówek w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, gdzie codziennie przychodzą dzieci z rodzin ubogich, borykających się z różnymi problemami. Zadaniem tych miejsc jest nie tylko zapewnienie dzieciom opieki czy ciepłego posiłku, ale także potrzebnego im wsparcia i uwagi. Przykładem takiego miejsca jest świetlica przy ulicy Barszczańskiej. Uczę się gotować, uczę się obsługiwać komputerem i innymi rzeczami. Lubię się bawić, lubię jeść, bo tu są pyszne jedzenia. Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej większość z tych miejsc od nowego roku może przestać istnieć. Ustawa nakłada obowiązek uzyskania pozytywnych opinii Straży Pożarnej i Inspekcji Sanitarnej, które wiążą się ze spełnieniem restrykcyjnych wymogów. Dotyczą one m.in. wysokości pomieszczeń, liczby toalet czy szerokości klatki schodowej. Taka świetlica jak ta będzie musiała być zamknięta. Nie jesteśmy w stanie jej w żaden sposób dostosować, dlatego że świetlica ta prowadzi swoją działalność w piwnicy, więc jest zbyt niska, ma zbyt mało światła. Nie jesteśmy w tego w żaden sposób w stanie zmienić. Organizacje, które prowadzą placówki wsparcia dziennego, zazwyczaj pozyskują lokale takiej drugiej kategorii, tak? takie na przykład jak ten lokal. Przede wszystkim ze względów finansowych po prostu nie stać nas na pozyskiwanie lokali bardzo komfortowych. Często też w miejscach, gdzie prowadzimy taką działalność, zwyczajnie w świecie nie ma takich lokali. Tak? Myśmy nawet pozyskali cudem przy dużej przychylności sponsora taki lokal 200-metrowy w biurowcu, naprawdę bardzo komfortowy. Natomiast się okazało, że tam też nie możemy prowadzić działalności, gdyż budynek ten nie posiada odpowiedniego oddymiania, napowietrzania, a poza tym dzieci małe nie mogą przebywać na trzecim piętrze. Po likwidacji świetlic dzieci w najlepszym wypadku będą spędzały czas w domu lub bawiąc się na podwórku. Moje dzieci uczęszczają do klubu Malucha, czyli do tych malutkich dzieci, i uczęszczają do drugiej świetlicy, do starszaków. Bo po prostu mnie nie stać tak na opłacenie żadnego przedszkola, tak? Ze względu na środki finansowe. Więc jak zamkną te świetlice, to dzieci po prostu będą albo siedziały w domu, tak? Bo po prostu będą spędzać czas na podwórku, tak? Ale to nie jest żadne rozwiązanie. Na przykład tutaj w klubie Malucha dzieci uczą się różnych zabaw, tak, mają zajęcia na materacowni, wyjeżdżają do Bajkolandu, do Fikolandu, na basen, czy do teatru, czy też do kina. Organizacje pozarządowe prowadzące świetlice środowiskowe i ogniska wychowawcze postanowiły działać. Uzyskały poparcie wojewody podlaskiego Macieja Żywno, który w tej sprawie interweniował u ministra pracy i polityki społecznej. Przygotowały też apel do premiera Rady Ministrów. Jednak, żeby ich głos był bardziej słyszalny, potrzebują jak największego poparcia. Napisaliśmy list do pana premiera z taką prośbą, aby się przyjrzał bliżej temu problemowi. Ja rozumiem, że intencje ustawodawców były dobre, tak? Chodziło o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Natomiast paradoksalnie to bezpieczeństwo tym dzieciakom zostanie naprawdę w gwałtowny sposób odebrane. Dlatego też w piśmie tym zwracamy się z prośbą, żeby pan premier przyjrzał się temu problemowi, że może da się te przepisy jakoś złagodzić, że może da się uruchomić jakieś środki na dostosowanie naszych placówek wsparcia dziennego. Wszystkie osoby, które głównie ze środowiska zawodowego, osoby prowadzące takie organizacje, prowadzące placówki wsparcia dziennego, o podpisanie się pod tym listem i wysyłanie go taką oficjalną drogą poprzez pocztę do kancelarii pana premiera. List ten będzie można pobrać, wypełnić i wysłać na naszej stronie internetowej www.szansabialystok.pl.